Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy George'a Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim Michał Bańbuła! Siema, siema, witam wszystkich w kolejnej mojej zabawie. Pokażę wam taki na dzień dobry myk, nie? Zostawiłem, dałem ostatnio klientowi samochód, pożyczyłem mu i zjeżdżał. Zjeżdżał z samochodem i zostawiłem tak labytę na dwa dni, nie? Pojechałem i zostawili mnie pasy rozpięte wszystko. Kurwa, mi świata. Tylko u Michaela takie rzeczy. Odbieram od klienta lawetę. Śląza przyjeżdża, jedzie 16.30. Dawidek miał wyjechać 15. Powiem wam tak, Dawidek miał wyjechać 15, a jest właśnie 14.57. I widzę, że tu jest przyczepka, czyli nie wyjeżdżał. Zaraz do niego dzwonię, tak z ciekawości. Bo ostatnio się spóźnił jeden dzień. Dobra, klient mu jedzie. Będę wycierać. Klient chciał pożyczyć samochodu, coś tam chciał przewieźć. No, że daje dużo, to mu daje. Podjedzie nie tam, pod tą, co trzeba. Klient pojechał. Jadę zobaczyć. Dawidek mi pisze teraz, ty tam jeszcze coś tu tego. On jest kiczem. Ja mówię, Dawidek, bo jest 15.20, ciebie tu nie ma, chłopcze. Jak to? Ciebie tu nie ma. Przyczepka dalej jest. Mówię, chyba żeś zapomniał i bez przyczepki pojechałeś, kur. To jest mój as wywiadu. Jadę do niego, Ślązak przyjeżdża 16.30. I fotograf o godzinie 16. Czym idzie jest mój as? Tu powinien być. Jedzie, kurwa, jest, widzę go. Już go widzę. Gdzieś ty jest, kurwa, jedziesz do domu? Ale jedziesz na chatę, już do roboty? Kurwa, Dawid, kurwa, no dobra, to jedź, kurwa. Nie uwierzycie, to jest, kurwa. Siema, jak tam? Żyję. Żyjesz jeszcze cały i zdrowy? No, ale nosek bola, no. Mój kierowca to był ty, ja teraz go poznałem w ogóle, mówię, kto to jest, nie? Siema, co tam słychać? Jedzie as nasz, as. Wziął takie rurki tam, a do ćwiczenia robi, nie wiem, podciąga się czy coś tam. Nie wiem, to jakieś takie... jak się nazywa? Crossfit robi czy coś? Dla kochających inaczej, czy to po prostu jest... dla tych, co nie mają po prostu odwagi walczyć, to idą na crossfit. To jest Dawidek. Obrysówkę mu kupiłem, bo inaczej nie, tak naprawdę to nie jemu. Tylko ostatnio najnowszy mi mówił, że obrysówka nie działa, jedna lampka stamtąd, to kupiłem je dwie obrysówki, bo jedna chyba jeszcze przyczepce. No ale nie jedzie już teraz najnowszy, tylko za tydzień. No to spadło to na Dawidka, żeby on tym jechał. Zobaczę, co tam, co ten majster ma do gadania jeszcze. Nie, on ma... Na Maćkowi możesz polegać, jak na kurwa Ziobrze. Na pewno coś spierdoli, nie? Nara. Jedź w lewo i tam na moją! Dobra, jeden z głowy, że tak powiem. Jeden z głowy. Zaraz będzie Ślązak. I później fotograf. Dawidek. Siemano! Śmigam. Jest u mnie... Wiecie co jest za dzień? Wtorek. Byłem na treningu, zrobiłem trening małego, zaprowadziliśmy z moją do przedszkola. Byłem na treningu i teraz jadę po kawę,
ale jeszcze jadę do moja, gdzieś tam sobie stoi i pisze podcast, stoi sobie w samochodzie, żeby mózg zrelaksować od domu. Jadę do niej, wezmę kawę, jest godzina 13:30, coś jadę zjeść. Co jeszcze ciekawego, z ciekawych rzeczy taki, że Dawidek wiecznie spóźniony coś tam robi, udaje, że robi. Fotograf dzisiaj się spóźni, bo jeden samochód. Ślązak jedzie. Ślązak jest po prostu odpowiedzialnym mężczyzną. Wsiada i jedzie do pracy. Ślązak po prostu, kurwa, jedzie i nie ma z chłopem żadnego problemu, kurwa. Gdzie mam jechać? Michał, co mam robić? Jedź, chłopie, po samochody, zarobimy. Dobra, jadę i chuj. A z Dawidkiem jest tak. Jedź po samochody. Ło, chłopie, o tej godzinie, kurwa, to będzie za późno. Do fotografa. Ło, jaka waga, to nie ma opcji, że przejadę. No i tyle. Jadam, chłopaki. Teraz mam troszkę dylemat, bo mam za dużo gości do pracy, a za mało lawet. I myślę już wziąć czwartą lawetę. I zastanawiam się nad tym głęboko, jak to zrobić. Czy nie wziąć jakąś wynajem długoterminowy. Jak mi jakiś kierowca zmieni zdanie. Czyli na przykład Dawidek powie, że moja powiedziała, że już nie mogę być kierowcą, muszę już być budowlańcem w domu. I wtedy będzie budowlańcem. No to wtedy miałbym problem z głowy, bo bym po prostu oddał lawetę do wypożyczalni, z której wypożyczyłem. No i myślę, czy tak nie zrobić. Nie wiem do końca, jakie to są warunki. Ale puściłem w obiekt pytanie, także może się dowiem. No i taką opcję, bo na razie mam za dużo ludzi. Jak nigdy, za dużo ludzi do pracy. Jest paru kumpli, co potrzebuje ludzi do pracy, ale oni mniej płacą niż ja i są chamami, no i nikt nie chce z nimi współpracować. Także zobaczymy, co się dzieje. Wjeżdżam na mój rejon Pogoria. Kto zna, kto był tu? O, jadę po kawę, a patrzę, moja tutaj jest. Oj ty, Jezu, a cię złapałem. I teraz jest złapana z kimś. No otwieraj tą szybę. Bez kluczyków, oh my god. No i co? Gdzie on jest? Ale byś była teraz, od razu go walę w trąbę. Nagrywam, najdroższa. Jadę do ciebie, żeby kupić sobie kawę, ale myślałem, że tam nagrywasz. Jest i on, mój kumpel, tak. Mój kumpeluś, tak. Coś do pancia iść? Nagrywasz jeszcze? No, no to wezmę go i pójdę po kawę i potem przyjdę. Przyjadę. Okej? Okay? No to może tu go wezmę i tu pojadę. Dobra, to parkuję. No i takie życie bezrobotnych. Tu mam prywaty moje jest tam. To jest Pogoria, kto nie zna, to już poznał właśnie. A to wszystko, a nie będę mówił do kogo należy, ale oczywiście gościu zarobił na to bardzo ciężką pracą. Idę na kawkę do znajomego, ma tam coffee, jak się to, mobil coffee, coś takiego, bardzo dobre. Tu ma i w takim parku na zielonej. Przeważnie piję w parku na zielonej, ale czasami tutaj. Jest mój kumpel, co się dzieje z pancią tyle? Ojojoj, ale siedziałeś, no. Zaraz będziesz chyba tam przegonisz, przepytasz te łabędzie chyba, co, kumplu? Tam zawsze są łabędzie, nie? Ja go tam puszczam. Tylko jak jest zbyt dużo, to nie puszczam go, bo może jeszcze złapać jakiegoś. Kafe mobil. Powiem wam, że petarda. Jeszcze wiecie co? Ostatnio mi gościu pisał. Pozdrawiam koleżkę, bo może mnie ogląda. Żebym wpadł do Burnejka Burger. Że mnie zaprasza, żebym coś tam nakręcił. Może wpadnę w tym tygodniu, jak będę miał czas. Gdzieś ktoś otwarł Burnejka Burger, znaczy nie ktoś, tylko właśnie ten gościu.
i może tam wpadnę zjeść burgera, zobaczyć czy dobre. Od razu jak będzie burnejka, to wezwę go na strzała. Tak, serdeczne podziękowania dla Sebastiana Żelazek. Sebastian Żelazek. Kiedyś rodzice go handlowali żelazkiem i zostało tak Żelazek. Nie, taki żart. Dzięki Seba za kawę, puszczam ciapka. Patrzcie jak go tam. Łapnie ptaki. Już to tam jest. Pochytaj wszystko, tylko do wody nie wchodź. Już tam, Jezus. Iha! Gruba świnio, tam masz jeszcze, tam masz ptaka. Już, no łap te ptaki szybko, gruba się ty. No łap te ptaki chłopie. Tam masz szybko, już. Uciekły wszystkie już, co? Szybko tam było. Kumplu. Co ty robisz gościu, co ty tu wywąchałeś? Trzeba jeszcze iść do niego. No idę do ciebie, idź. Łap te ptaki szybko, już! Tam masz. Szybko! Dobry! Dobry, nie chcę ci się ruszyć trochę dupy dzisiaj coś. No. Czasami tak fajnie wyrwie jak petarda. Starość nie radość, łapie, mam to samo, nie marcie. No. Dawaj te ptak, który już się łap, wypytaj. Wszystkie przepytaj. Tylko mi do wody nie wchodź. Ale taki głupi nie jest, jak jest cieplej, to od razu wbiega do wody za nimi. A teraz już nie jest taki głuptaś, wie, że zimna woda, co? Zostaw to dziadostwo. Ej, kumplu, już wypadł stąd. Łap te gołębie, już. Szybko. Tak jest. Dobry piesek. Dobry kumpel. Ty, tam masz jeszcze, patrz. Tu masz jeszcze, tu. Łap te gołębie tam. Łap te gołębie wszystkie tu. Tu masz. O. Ej. No, bo będziesz mokre łapy miał. Tak jest. Patrz jak ci patrz jak się robią. Idziemy do panci, chodź, idziemy do panci, no. Kurde, ja jestem, wiecie, to trochę rozbity. Miałem jechać w jedno miejsce jeszcze. Coś tam do samochodu chciałem kupić. Taka dokładka do spoilera mi się urwała. Kurwa, i zapomniałem, pojechałem w drugą stronę. Kurde, jestem rozbity. Ostatnio mi pisało 17 osób. Kurwa, Michael, choinka na... Choinka na Mercedesie, choinka na Mercedesie. Ja pierdolę, ile ci się tam świeci rzeczy, kurwa. Chłopaki, powiem wam szczerze, że też to zauważyłem, kurwa. Ale dzięki, że mnie wspieracie i mi pomagacie i żebym czasem nie było, że nie widzę. A tak naprawdę to jest to od tego, że zmieniałem fotele na skórzane. Bo tak jak mówiłem, kupiłem wersję żebrak i musiałem ją zrobić na mniejszy żebrak i nie było skóry. I kupiłem skórę i wtyczka od tych siedzeń jest troszkę inna niż te, co były oryginalne i mi się świeci poduszka mi się świeci i zamykanie z tyłu, że tam się coś nie domyka. Mam jechać do gościa, mi to zrobi, ale problem jest taki, że będzie to robić 2 dni, bo musi coś tam przelutować w tych siedzeniach, kurwa, coś tam. I będzie to robił po prostu, no, na drugi dzień samochód odbiorę, a nie chce mi się go zostawiać. Nie mam kiedy nawet tego zrobić. No i na razie jeszcze tak jak jest, kurwa, jeszcze mi się świecą czujniki od kół. Bo nie mam czujników w kołach. Pamiętam o tych czujnikach, żeby mi gościu założył. I zakładaliśmy opony i wyjeżdżał mi się świecą. Ja mówię, no przecież nie mówiłeś o tym, a ja zapomniałem o tym powiedzieć. Że miał mi założyć czujniki do kół. No i teraz nie chce mi się jechać tam i zaś się serać z tym, ściągać te opony, zakładać te czujniki, no i jeżdżę tak. Także dzięki za tym, co mi... Jedź, dziadek, kurwa, chłopie. Także dzięki za zwrócenie mi uwagi, naprawdę powiem wam szczerze, też to zauważyłem. Siemanko wszystkim. Piątek. Tygodnia koniec i początek.
jadę na trening. Jadę się zobaczyć z moim byłym kierowcą. Ksywa tirowiec. Nie od tego, że jeździł tirem, tylko że po prostu często widywał tirówki. Nie no, żartuję tirowcem, bo jakiś samochód mi dał. Brawo z Holandii. I jadę odebrać siano za te brawo. I teraz właśnie mi pisze fotograf, nagrywa mi się, że mu się zaświecił check engine, co mam zrobić, sprawdź silnik. Ja mówię, no otwórz klapę, popatrz na silnik i zamknij, i się zgasi. Ale w międzyczasie, jak mu to nagrałem, to napisał mi, to mi się nagrało, właśnie kurwa straciłem moc. A jest piątek, godzina 11:50, wiecie co to znaczy? Nic kurwa dobrego, nie? Mam dużo towaru do odebrania na poniedziałek. No lipa. Jeszcze teraz jedzie załadować samochód do gościa i mu się 30 km przed tym zepsuł samochód, nie? Lipa jest, kurwa, tirowiec jest. Jest gangster, niezły. Nie no, jak on ma kije. Chciałem dowiedzieć, kto jeździ. Naczelnik. Kurwa, niezły kozak. Wezmę go pod włos, jak to się mówi. No wchodź kurwa, panie komendancie, jesteś ale, na wizji, wsiadaj hopie, ale kurwa. Ale diesel kurwa? Diesel, no żebrak, opcja żebrak, chłopie, nie jak ty kurwa na gaz. Co tam? Wiesz co się stało? Check engine, teraz kupiłem, moje to są miesięczne. Chodzisz, już nie oglądam jak stary mechanik, kurwa, ja pierdol. Weź ty się sam do wymiany, opieko. Chcesz być za... Nie są drogo pieniądze tutaj za to. Może być na wizji, może być na wizji. Słuchaj, wiesz, że tutaj podatek trzeba płacić, nie? To nie ma tak. Wyłączaj to, nie ma tak. To jest stary Achmed, stary Achmed. Skąd ty jesteś, powiedz mi jeszcze raz? Z Wolbromia. Dobra, wyłącza. Jestem po treningu i... Fotograf pojechał na serwis. Co najlepsze, ma odebrać samochód od Tomka, któremu ostatnio nie dobrałem samochodu. Kurwa, nie chce mi się nawet do chłopaka dzwonić, że mu tego nie odbiorę, bo mnie kurwa śmiechem zabije. Nie wiem co teraz zrobić, może to jeszcze odbierze, no jest 13, nie odbierze. Mam nadzieję, że tam w sobotę chłopaki robią, to by to podjechał w sobotę. Dostałem adres z Iveco, oni zawsze wysyłają SMS-a na telefon, ten, który tam w bazie mają, czyli na mój. Wysłali adres, gdzie ma jechać naprawić ten samochód. No ale o godzinie 13 w piątek, chociaż oni nam mają do 18, kurwa. Może mu coś zrobię. Kurwa, te AdBlue i DPF to trzeba wyjebać przy pierwszej... Jak się kończy gwarancja, to od razu to trzeba pyknąć, bo to nie pojedzie za daleko. No i tyle u mnie. Mój Astransport już wraca, bo musi być jutro gdzieś coś tam. Ślązak też wjeżdża. Wjeżdża już koło Monachium. Na rozładowie wjeżdża na granicę, to jutro będzie, a ja muszę zatankować, bo mam zero. Nawet mi się jedna kreska nie pali, kurwa, fajnie Michael jeżdżę, satu, chuj, zero. Jadę to ogarnąć, tutaj mi się kamera przykrzywiła, ale spokój. Siemanko, jadę, słuchajcie, jest taki temat, jest sobota 19:20. Ja miał być odcinek w sobotę, ale okazało się, że wszyscy mi zjechali w sobotę. Dawidek miał tam trasę dla upośledzonego, no to zjechał wcześniej, ale biorąc trasę do niego trzeba wziąć pod uwagę, że on po prostu może zaspać 12 godzin. Także ogólnie przewozi tak średnią 60% normalnego pracownika. A co do innych, no to tak. Fotograf dzisiaj w tym tygodniu dobrze pojechał, ale wszystko się zjebało na samym końcu, no, znaczy nie z jego winy, tylko zepsuła mu się laweta.
przed Dortmundem miał odbiór odbiór C-klasy niepalącej w kombi dla mojego serdecznego kumpla Tomka, pozdrawiam Tomasz, i bym mu tego nie odebrał, nie? Zepsuło mu się AdBlue mu się zaświeciło, w tryb awaryjny wszedł 40 km przed załadunkiem. Zadzwonił, poleciał na serwis, w serwisie mu to tam zrobili w 3 godziny, czyli czekał 2,5, a w 15 minut się podpięli, to skasowali. No i powiedzieli, że miał za mało AdBlue, żeby miał AdBlue, nie mniej niż 50%, fajnie kurwa wskaźnik, nie mniej niż 50%, czyli no, wie pan co, ma pan paliwo, ale nie mniej niż 50%, bo samochód stanie. No i pojechał, załadował tą C-klasę. Ale to już był piątek. No i pojechał kupinka. 3 godziny później znowu mu w błąd skoczył. No i pytam się go, co się stało. No to samo, chłopie, nie? Miałeś, na ile masz od dół? 46. Ja bym przecież ci mówił, chłop, żeby nie przekraczać 50. No i pojechał jeszcze raz. Poszedł spać w nocy. Rano pojechał na serwis. Na serwisie był do godziny 12. Tak. To już było gdzieś tam za Hanowerem. No i suma sumarów, dojechał teraz 19:30, ma być na stacji i muszę ściągnąć jeden samochód dla tirowca, bo tutaj już mu chłopak płacze, że kupił ten samochód i tego samochodu nie ma i musi go ściągnąć. Musimy go ściągnąć, a jadę mu pomóc, bo fotograf jest tak zwanym majsterkowiczem, tylko że ma dwie lewe ręce i nie chce mu się tego robić, gdyż C-klasa nie pali. Miałem tu przyjechać ze starterem, ale nie mam tego startera oczywiście. Dlaczego nie mam startera? No bo kurwa, miał być Ślązak, a Ślązaka też nie ma. Ślązak jest na Częstochowie, zrzuca się. Ślązak miał mały problem. Wystrzał miał taki, ale to podjadę na niego, to zobaczycie, to on nam popowie. Wystrzał miał podobno ciśnie stówkę przed granicą, jak mu jebło koło z tyłu. To mówi, że zatańczył jak John Travolta w gorącej sobotniej nocy. Majtki pełne, ale mówi, jakbym miał biegunka, to bym się posrął. No kurwa, już tak raz miałem, to też było ciężko, kurwa, tak mnie z górki leciałem. Z górki leciałem i mnie wiuchło, łoż kurwa, myślałem, że umrę ze strachu. Także tak miał, jadę teraz do tego fotografa. No i będziemy się na pewno pieprzyć, żeby to zrzucić, chyba że na kable to odpalimy od mojego. Nie, to kupimy kable i odpalimy, to zobaczymy zaraz. Tak, taki temacik na piątek. Piątek, piątunio. Piąteczek. Nie, kurwa, sobota jest, sorry, kurwa, sobota. Sobota, to jeszcze gorzej, kurwa, sobota. Wszyscy się bawią, a ja jadę na stację zrzucać samochody. Były te lata, gdzie się tańczyło, a teraz już tańce się skończyły. Bawiłem się z synem, pierw mi kazał pomalować na kubkach literki, a potem kazał mi chować te kubki i będziemy ich szukać. Ale się pytam, po co te literki? No nie wiem, tak. No i dobra. No i teraz się synek bawi. Bawiliśmy się wszyscy, teraz się bawi synek z mamą. A jadę do pracy po nocach, to jest przejebane. Nie wiecie, co tu jest. Co tu jest grane? Po nocach się robi, nawet w sobotę. Michael pracuje nawet o 19 w sobotę. Taki to jest szef. Ale to jeszcze nic z tego wszystkiego. Wam powiem jeden numer. Wiecie, kto jest ze mną? No jak? Ta sama poza. Chłopie, ja ci zdjęcie zrobię, będę wstawał, że tu jesteś. Mrugnij no okiem. No dobry piesek. Dobry. Mój przyjaciel, tak, mój przyjaciel. Przodowany nie jesteś. Nie, to, w ogóle. To na w tom. Chłopie, nie. To na 200, po co? 200, ja pierdolę. Po co ci AdBlue, kurwa? Chłopie, trzeba to wyjebać. Dobra, jak my to przeciągniemy? Co on chce? Tego hebla, tak? Fajnie, kurwa. Ciekawe, czy jej nie ujebałem, ale no już trudno, jak ją... Ale co ujebałeś? No widzisz, co jest. Mam nadzieję, że... Ale co, maskę? No, żeby się nie porysowała, nie?
No ale przecież ta maska jest cała wklęśnięta, to nie ma no znaczenia. Jest, no ale no w sumie to... Nie no, nie przesadzaj, chłopie, no kurwa. Dobra, kurwa, gdzie my to zrzucamy? No tutaj jest... gdzieś da się to komuś, chłopie. Chus, klient mu płacze, że go okradł. Chłopie, musimy to zrzucić, nie ma jaj. Daj no jakie rękawiczki, kurwa. Nie masz rękawiczek ty? Dobra, czekaj, ja mam w samochodzie, chłopie. 25 par dam ci, chłopie, kilka. Widzę, mam kurwa jedną taką, to jest jedną taką ujebałem, już jej założyłem, bo jedzie gównem. O, petarda, dziękuję. Czekaj, masz, bo ja mam kilka, nie? No, daj, dostałem kilka, żeby były. No dobra, masz, bo jak masz kupować za 30 na stacji, 30 na stacji, to wiesz, po co, nie? Dobra, daj mi tylko jedną, to ci pomogę coś, kurwa, ty. Znaczy się wyciągaj Bastera, kurwa. Ja nie mam Bastera, chłopie. Musimy to przepchać. Nie mam Bastera. Nie z tego na P. To jest zamknięte, do a tego dobra, nie wejdziesz. A kabli nie masz? Nie mam. No to tu kupimy. Jak musimy kupić kable? Ale ja chciałem kupić Bastera. Porządne, kurwa. Nie, no ale gdzie, a gdzie kupujesz? No, nie kupujesz nigdzie porządnych, kurwa. Trzeba zrobić ze spawarki, chłopie. Nie no, są grubsze, trzeba dać więcej pieniędzy, patrzyłem na internecie, kurwa. Kurwa, na necie to może, dobra, ale czekaj. Czekaj. Wyjebałem kable za 100 zł, chłopie. Ale gościu mówi, bo były te, bo tutaj jest, wiesz, 900. No to są grubsze. No, a są jeszcze 1200. Nie, to są już dobre. No. A 1270 to już bez przesady. Za 170 to, chłopie, bierzesz, kurwa, Rumuna i jeździ z tobą i samochody przepycha przez 2 tygodnie. Ale to te takie, jak ja zajebiste no. Mieli, chłopie, jak pożyczałem ostatnio, co odpalałem tego Forda. No ja mam zrobione z tego, nie? Grube takie mieli na salonie i w długie w chuj. Ja mam zrobione, no ja mam zrobione z tego, nie? Ja mam... Ile? 250 takie. No to te za tyle, no to 2-litrówkę odpalą, tylko nie zjeb ich, nie? Nie zgub ich w sensie, nie? Ty, ale to czekaj, trzeba odpalić go, nie? Znaczy się, no, trzeba go odpalić, zabrać rzeczy z niego. Od tego, bo... od tego odpalić, nie? Tak. Cyk, cyk, no, gdzie to jest dwa akumulatory? Czyli ogólnie jest, ogólnie, kurde... A gdzie to jest akumulator? Tak? Tam, gdzie zawsze był, nie? Ale nie potrzebuje akumulatora. Musi do klemy, tam będzie taka klema, żeby się podpiąć. No, ale gdzie tu się do akumulatora nie podpina. Do czego, kurwa? No nie podpina się, tam powinna być taka klema. Jaka klema? No klema specjalna, żeby się podpiąć. No ty masz Mercedes, a ja nie jestem taki... Chłopie, bogaty, ale ja mam Mercedes i się nie otwiera klapy, kurwa. To nie BMW, że tutaj co drugi dzień grzebiesz, kurwa, rozumiesz? Czekaj. Gdzie tu jest to, żeby się podpiąć? Tam jest, kurwa, byłem tam, ja pierdolę. Wiecie co? Chłopak jechał 6 dni, nie? Chłopak jechał 6 dni i mówi, że się spieszy. Dlaczego? Bo moja na mnie czeka. No i chuj, nie spieszy się, żeby... Kurwa, nie wiem, zjeść, wykąpać się czy coś. Spieszy się, bo jego na niego czeka i chuj. Dobra, mam to. Podoba mi się to, że wiesz co? Że nie spieszy się, żeby się tam umyć, wyspać, tylko do twojej, nie? Spieszy się, żeby się wykąpać i jechać do niej. Aha, no jeszcze, no właśnie, do niej, no mówię, chłopie, o tym mówię. Kurwa, macie. Kopci się te brawo, bo pali się od dołu, czy to jest taki dodatek do, kurwa, do wtrysków? To jest to zajebiste brawo. Dodatek do wtrysków. Dlatego a dziwisz się, chłopie, że on, chłopak ten, że on płacze za tym? Merc cyka, kurwa. Dawaj, dawaj jeszcze, chłopie. Spokojnie. Michael kupił tyle kabli, że... Ty, najazdów nie rozłożyłeś. Sprawdzam cię. Ile razy zjeżdżam, to się zastanawiam, czy ja zużyłem. Tam pasa coś nie robiłeś, dobra. I co, weźmiesz to na luz, bo to nie pali, rozumiem? No nie, no oczywiście, że na pewno nie. Tomek, tam, Tomek, to nie są tanie rzeczy, ci mówię, ty powinieneś do tego dużo dołożyć. To jest taki bajer, kurwa. Zaraz ci opowiem sytuację z poduszkami. No. Pchasz? Skrzynię biegów ma w kierownicy. Masz? O, fajnie. Dobra, coś się przyłączyło. No i? I love this job. Ty, bo ja pcham cały czas, nie? Kurwa, ziomuś.
Fajnie. Cieszę się. Sam nie dasz rady, o widzisz. Bez wujka, kurwa, to tak jest, kurwa. Dawaj. A na biegu to będzie trudno, wiesz? Ja pierdolę. No. Zszedł? Nie. Mercedes, on działa, jak już się zjebie, to już powsi. Dawaj. No. Jeszcze, jeszcze. Dobra, możesz hamować już. Tak siedzi elegancko. Dobra. Ogólnie trasa spoko? No trasa spoko. Spoko, dobrze, żeś dojebał. Dobrze, żeś trasę zrobił. Podliczyłem na serwisie, to wyszło 2600 euro i... Może o pieniądzach, wiesz. Niech wszyscy nie muszą wiedzieć. Bo jeszcze pomyślą, że naprawdę tyle zarabiam. Nie, ja wiem, trasa dobra, dobra. Tylko końcówka chujowa, nie? Tylko końcówka słaba, nie? Nie no, tak też bym był wczoraj w domu. Ale wiesz dlaczego pykło? Bo pykłem te trzy z Belgii do Czarnego Murzyna z Nikaragułę. I do tego były dwa, nie? Dlatego tam podniosło trochę stawkę. No i dobra, jest dobrze. A, jeszcze te dwie korsy, tak, no to... Ta 260 one. Ile? 260 one. Chyba 37. Nie, 260 one. 260, zaraz sprawdzę. No i takie rzeczy. Tak, no. Najlepiej wiesz, to pojechał. Mój as wywiadu, Dawidek. Kurwa, człowieku. Dzisiaj mu oponę, mówi, rozjebana. No to wziąłem i dałem mu, a już rozjebał te opony wcześniej. Dałem mu na opony, kupił opony, pojechał, zmienił. I Ślązak miał wyższał, chłopie. To jest, że Ślązak ma już kurwa drugi albo trzeci wyższał. No bo on jeździ po cegłówkach niepotrzebnie, wiesz? Stówkę miał, mówi, że jak kurwa, że jakby... Jak... Mówi, jakbym miał tom. Jakbym miał biegunkę, to by już po nim było, kurwa. Spodnie obsrane, kurwa. Lałem, no kurwa, jak go przy stówce go, kurwa, je wiuchło. To wiesz, co się działo ze sranej, chłopie? Ja już tak raz miałem. Kupa w majtach żywcem, kurwa. Nie ma jaj. Jest tancerzem egzotycznym, wiesz? W Wolbromiu w knajpie. Dobra, zrzucona. Tancerz egzotyczny. Kierowca. Tirowiec, wszystko gra. Nakleiłem naklejkę. Tirowiec. Brawo zrzucone. Pięknie chodzi, powiem ci marzenie. Marzenie. Myślę, czy nie sprzedać merca, nie kupić sobie brawo, nie? Tam stoi, żebyś nie płakał. Patrz, całe i zdrowe, tylko kopci jak się odpali, ale to chyba było w planach, nie? Jakbyś tam jeszcze coś potrzebował, to dzwoń, Michael, zawsze na czas. Dobra, ruszam. Chłopak się spieszy, bo jedzie do dziewczyny, bo ktoś tam zrobi pizzę, jego dziewczyna. Nie, jedzie do kumpla, do dziewczyny, gdzie jego dziewczyna jest u kumpla, gdzie kumpel robi zajebistą pizzę. No i da się, jest powód, kurwa, do szczęścia. Jadę do Ślązaka. Teraz jadę do Ślązaka. Tak, jutro chłopaszek robi, zmienia mi kierowca. Wiecie, jutro mi kierowca zmienia 4 opony. Dawidek dzisiaj zmienił 4 nowe, mu się dwie, bo jedna mówi, że jest słaba. No to mówię, dobra, to już zmienił, bo mam te opony kupione. Ale w międzyczasie Ślązak rozwalił oponę. No i musiałem zmienić też swoją oponę. Inaczej musiałem zmienić coś swoją, fajnie. No i musiałem już zmienić jednak jeszcze w jednej. No to wziąłem i na szybko mówię temu. Mówię Dawidkowi, dobra, znalazłem opony, pojedź kupić 400 od opony. 400 od opony, jakieś wielosezonowe, nie wiem, nawet jakieś firmy, ale nie było innych. To wziąłem, mam nadzieję, że sezon przejeżdżą. 1720 z wymianą. I co tam jeszcze? No i tyle, lecę, panowie, do Ślązaka. 27, ogarnięte. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie. Vloga Michaela. Pozdrawiam.